Jeżeli chodzi o rozwój dostaw ciepła w miastach i miejscowościach, zmieni się model biznesowy. To znaczy dotychczasowi dostawcy będą usługodawcami w stosunku do społeczności, która będzie wymagać określonego miksu energetycznego. Ten miks energetyczny będzie stworzony przede wszystkim ze źródeł niskoemisyjnych, czyli zakupowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale również będzie bazować na technologiach w tej chwili dostępnych, ale mocno zmodernizowanych, produkcji zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła w tak zwanej podstawie zasilania. Czyli to będą bloki gazowo-parowe, to będą układy działające na zasadzie biogazowni, z coraz większym dostępem do wodoru, który będzie mieszany z gazem ziemnym albo z biogazem, z tego względu, że wodór będzie stanowić magazyn energii chemicznej z nadwyżki produkcji energii elektrycznej przez źródła z energetyki odnawialnej. Kolejną rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę w kontekście perspektywy lat kilkudziesięciu, są układy jądrowe, małe układy jądrowe, ultrabezpiecznych elektrowni, które będą polegać na tym, że będą produkować energię elektryczną, tak jak dotychczas jest produkowana z pary i z małych turbin parowych, z upustami ciepłowniczymi. Natomiast sam reaktor będzie bezobsługowy i będzie działał przez 20 lat, bez potrzeby wymiany paliwa, gwarantując pełne bezpieczeństwo i oczywiście wyborem społeczności lokalnych będzie, czy będziemy stosować energetykę jądrową, czy będziemy się koncentrować na energetyce odnawialnej. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, że nie będzie czystych dostaw ciepła. Będą dostawy ciepła połączone z dostawami wody, z recyrkulacją odpadów, z oczyszczaniem wód ściekowych. To wszystko będzie zintegrowane, ale znów na zasadzie takiej, że firmy będą usługodawcami dla społeczności lokalnych. W latach 90. koszt energii wiatrowej sięgał kilku tysięcy euro za jeden megawatt mocy zainstalowanej. W tej chwili to się dramatycznie zmieniło. Dramatycznie również zmienił się koszt paneli fotowoltaicznych. W związku z tym, idąc w tym kierunku, nie możemy w tej chwili zakładać, że to, co jest drogie obecnie, będzie znacznie tańsze w przyszłości. Zapewne będzie, tylko to jest uzależnione od kierunku tych zmian i wyboru ludzi. Trudno jest bazować na obecnym doświadczeniu w prognozowaniu przyszłości. Trzeba się opierać na tych wyborach, które będą następować. Wiadomo, że będziemy szli w kierunku zeroemisyjnej gospodarki, że będziemy szli w kierunku raczej gospodarki wodorowej niż opartej na węglowodorach, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to jest zawsze opcja. Ona jest droga. Ona wymaga pewnego zaplecza do swojego rozwoju. Natomiast ja jej absolutnie nie wykluczam. Tym bardziej, że znów będzie to uzależnione od warunków lokalizacyjnych i od wyboru mieszkańców. Oczywiście w konsekwencji produkcja ciepła, produkcja energii elektrycznej będzie bardziej rozproszona niż to ma miejsce w tej chwili. Na pewno będzie odejście od wielkich inwestycji energetycznych, od wielkich elektrowni w kierunku właśnie małych, zaspokajających lokalne potrzeby, ale dających znacznie większe bezpieczeństwo zasilania, dostępności energii. Tym bardziej, że ta energia będzie
coraz bardziej szła w kierunku różnych form, zarówno ciepła, jak i chłodu, czyli trigeneracja. Zapotrzebowania na energię różnych ośrodków będzie różne. W związku z tym znów różne formy, różne technologie będą stosowane. Kierunek będzie jeden, jeżeli to będzie możliwe, zeroemisyjne albo bardzo niskoemisyjne. Technologie informatyczne pozwolą na zintegrowanie tych rozproszonych, mniejszych, średnich i bardzo małych źródeł energii w jedną całość, w chmurze informatycznej lub z zastosowaniem technologii blockchain. I to będzie ten kierunek, w którym to będzie zmierzać. Natomiast na pewno nastąpi odejście od centralnie sterowanej energetyki.